Dzień dobry. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak wygląda wirus HPV na skórze stóp i czy można go wyleczyć. To też jest bardzo ważne. Ważny filmik, proszę obejrzyjcie. Proszę bardzo, tutaj jest taki, powiedzmy sobie, klasyka, tak? Czyli widzimy, że coś się dzieje. To nie jest klasyczna brodawka, ale taka plama właśnie brodawczaka ludzkiego i to jest, powiedzmy sobie, czytelne, tak? Mamy kropki, każdy pomyślał, mamy chyba brodawki. Ale już tutaj nie. Byśmy pomyśleli, byśmy szukali przyczyny, może jakieś uczulenie, może cokolwiek innego, a to jest również wirus brodawczaka ludzkiego. Dlatego, że jak się spojrzy bardzo, bardzo wyraźnie, tu Wam postaram się przybliżyć, to tu widać takie charakterystyczne czerwono-czarne, bardziej może czerwone niż czarne, właśnie kropeczki wirusa HPV. I teraz pokażę Wam kolejne zdjęcia, na których będzie pokazane, że można to wyleczyć, i tylko trzeba jakby wiedzieć, co mamy. Tutaj jest przykład też właśnie skóry zainfekowanej, skóry wokół dużego palucha. Tu proszę bardzo, spójrzcie, jest widać te infekcje wyraźnie, coś się dzieje ze skórą i dodam, że to się bardzo trudno leczy, mamy to długo. Nieraz to się nieraz cofa, nieraz nie. Wszystko zależy od naszej odporności w danej chwili. Jeżeli jesteśmy odporni, zdrowi, no to takie różnego rodzaju dziwne ranki nam się potrafią cofać. Jeżeli nie, na przykład zmarzniemy, jesteśmy przeziębieni, to się znowu pojawia. I tutaj też już jest jakby w trakcie leczenia, czyli wygląda to lepiej. Na kolejnym zdjęciu pokażę już takie miejsca na stopie już po wyleczeniu i to są moi klienci, którzy przychodzą na stałe, więc wiem, że to nie powraca. Proszę bardzo, to też jest przykład właśnie wirusa HPV. Spójrzcie proszę, co tu się dzieje. Takie dziwne narośla skórne. One nie swędziały, nic się z nimi nie dzieje, znaczy nic nie dzieje, jakby tego klient nie odczuwał. Natomiast brzydko to wyglądało i tutaj już jest to samo miejsce po wyleczeniu. Pokażę Wam kolejne jeszcze też takie właśnie tego typu narośle i że można się tego pozbyć, no bo chcę Was jakby, pokazuję te zdjęcia ku pokrzepieniu, że nie czekajcie, tylko po prostu się tym w porę zajmijcie. Następne, tutaj widać doskonale właśnie takie te, wyglądałoby jak grzybica, prawda, no bo takie dziwne te narośle, takie kapustki małe na tym paznokciu, znaczy na tym palcu są, ale tutaj, przepraszam Wam za zdjęcia, za jakość zdjęcia, ale to dlatego, że to jest naprawdę wykonane w dłuższym okresie czasu, więc trudno mi jest tak samo uchwycić, zależy dużo od światła, ale to jest ten sam palec, jest już wyleczony. Pokażę Wam ostatnie jeszcze też z takim samym takim samym wykwitem skórnym miejsce, proszę, i tutaj jest tak samo, tu jest bardzo dobrze widać, jak to wygląda, czyli mamy też takie właśnie dziwne miejsca, dziwne strupy na paznokciach, widzicie to? Mam nadzieję, że dobrze widać i tutaj już też ten właśnie, to śródstopie jest jakby bardzo ładnie. Też robię większe przybliżenia, dlatego te zdjęcia tak wychodzą, ale to naprawdę, uwierzcie mi na słowo, to jest jakby to samo miejsce. Teraz Wam jeszcze pokażę kolejny przykład, jak może wyglądać właśnie wirus HPV tutaj akurat jest na stopie od spodu, żebyście też widzieli. Pokażę Wam jakby to samo w trzech etapach, dobrze? Czyli to jest, proszę bardzo, na tym zdjęciu, na tym, to jest pierwsze, czyli jak to wygląda. Jest takie właśnie bardzo suche, pękające miejsce. Trudno to zagoić się z czymkolwiek, po prostu, tylko ewentualnie tu klientce pomagały sterydy, po czym lekarz przepisał sterydy, to przechodziło i się ponawiało. I tak przez cały czas. Tutaj już jakby troszkę też w trakcie leczenia. Proszę zobaczyć. I tutaj widać te charakterystyczne już właśnie kropki. No i tu jest widać te kropki bardzo, bardzo dobrze. Czyli spójrzcie, tu w środku widać właśnie w tym pęknięciu kropki. Tutaj zauważcie, to tak wygląda. Czyli to też jest wirus HPV. Pokażę Wam jeszcze też taką rozpadlinę. Udało mi się zrobić duże zbliżenie tej rozpadliny. I w tej rozpadlinie idealnie widać te kropki. Spójrzcie proszę, tam w środku jest po prostu mnoga ilość tego cholerstwa. I dlatego
To jest taka właśnie rozpadlina, pęknięcie na stopie, które się nie może zespoić, nie może zrosnąć. Więc to też trzeba leczyć, żeby ta skóra najzwyczajniej w świecie się połączyła. I teraz pokażę Wam coś, co mnie osobiście przeraziło. No, większość ludzi ma takie pięte, po prostu, najzwyczajniej w świecie. To jest pięta, prawda? Na który tam ta skóra sobie schodzi, ale ona wcale nie jest twarda. To jest miękka pięta z łuszczącą się skórą przez cały czas. I to jest taki rodzaj pięty, że my możemy sobie ją ścierać, zetrzeć, powiedzmy sobie, do kości, a ona i tak będzie nam się tak przez cały czas łuszczyć. Ewentualnie pomaga nam krem z mocznikiem. Zaczniemy sobie smarować kremem z mocznikiem, to ustąpi. Przestaniemy smarować kremem z mocznikiem i to znowu powróci. A teraz tutaj, proszę, zobaczcie, to jest ta sama pięta, tylko w bardzo, znaczy to samo miejsce, tylko w bardzo dużym powiększeniu. I tutaj widać jest po prostu mnogość tych kropek. Tu właśnie to są brodawki. I one w jednym przypadku tworzą to, że skóra jest bardzo gruba, taka trudna, taka twarda do usunięcia, a w tym przypadku skóra jest miękka, ale się łuszczy. I to też są brodawki. I to jest zdjęcie też osoby, która do mnie przychodzi regularnie. I na szczęście udało nam się to wyleczyć. Klientka stosuje przez cały czas leczenie takie zapobiegające nawrotowi i naprawdę wygląda pięta jej bardzo, bardzo ładnie. Także na tyle, kochani, mam nadzieję, że Wam pomogłam. Również nie czekajcie z tymi różnymi rzeczami na stopach, tylko po prostu idźcie do specjalistów, żeby Wam ktoś pomógł to leczyć najzwyczajniej w świecie. Jeżeli oczywiście dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to proszę zasubskrybujcie ten kanał, aby inni tam mogli sobie też go obejrzeć i zapoznać się z tym problemem. Także na razie dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania następnego filmiku. Na razie, cześć, pa, pa.